kto się działo, to są imiona, nazwiska, przynajmniej te znane 151 Tybetańczyków i Tybetanek, którzy wybrali samospalenie od 2009 roku. A słuchaj, ten, co pojawia się tutaj z taką czerwoną opaską, też się samospalił? Nie. To ten, który się pojawia z czerwoną opaską, to jest Tenzin Tsundę, który jest autorem części tekstów, które tutaj czytam. I on założył tą bandankę 12 lat temu, powiedział, że nie zdejmie jej, dopóki nie wróci do kraju. Problem jest taki, że nie może wrócić do kraju, bo nigdy w nim nie był. Urodził się już na emigracji. No, nie wróżę mu sukcesu niestety. Ale w końcu flaga jest, my jesteśmy. 5 osób razem, 4, 6. Z nami licząc. Początki są zawsze skromne. Jak to ktoś powiedział mądry, rewolucje czasami zaczynają się od rozmów 3 osób przy stoliku do gry w karty, pod warunkiem, że jedna z nich nazywa się Włodzimierz Ilicz Lenin. Włodzimierzowi dziękujemy. Tak, temu panu już dziękujemy. Podobno w końcu zgnił, tak? No tak, każdy czerwony. No tak, czerwony to... Teraz będzie tybetańska łączniczka. Z lupa, tak? Mhm. Może nam nie wyjdzie tylko.